tym tematem kończymy serwis. Jak Państwo już widzą, wracamy do studia Wstaje Dzień. Jesteśmy cały czas, dziękujemy. Będziemy spoglądali w stronę Twojego okienka za kwadrans, także kawa, panie redaktorze, to jest dobra propozycja, zresztą dla naszych widzów. Także od samego rana zawsze proponujemy kawa, herbata, w zależności od potrzeb. A później na przykład można już powoli przystąpić do śniadania, prawda? Więc drodzy Państwo, proponujemy o poranku jak najbardziej parówki, taki jadłospis. A na przykład naleśniki albo placki, bo dzisiaj dzień placków, szanowni Państwo. Trzeba wstać z łóżka i przygotować. To nie jest takie hop-siup, ale może jakiś dżentelmen dzisiaj w stronę. Dokładnie, do właśnie serca. Do tego zmierzam. Może jakiś partner, mąż, narzeczony, czemu Konkubent, by nie? Czy jakoś tak? Czemu by nie, szanowni Państwo? Wszystkiego dobrego życzymy o poranku. Natomiast chcielibyśmy teraz zabrać Państwa do egzotycznego Maroka. Ja, czyli te plaże Casablanki i różne agadirowe ciekawostki. No, nasza koleżanka wzięła kamerę, pojechała, nagrała, zarejestrowała i chciałem Państwu to pokazać. Bardzo żałuję, że pani redaktor Agnieszka Wasztyl nie przywiozła mi takiej stylowej jak tego dżentelmena, którego mieliśmy na końcu, bo widzę się w programie w tym. Ja też bardzo żałuję. To byłby bardzo taki nietypowy widok. No cóż, może następnym razem. Dzisiaj musisz zamówienie złożyć. Muszę przegrzebać w szafie, czy jest coś, co mogło być inspiracją na jutrzejsze nasze spotkanie. Ale teraz bardziej przyziemny i poważny temat, takie także się pojawiają. Rekomendacja dla Państwa pewnego filmu. Podczas wojny więzień niemieckiego Auschwitz, a w PRL-u prześladowany przez komunistów, ksiądz Franciszek Blachnicki stworzył ogromny ruch oazowy, a gdy jego krucjata wyzwolenia człowieka i chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów przyciągała tysiące młodych ludzi, to także spoza Polski były osoby. Niestety ksiądz został wówczas otruty. O kulisach jego działalności i śmierci opowiada film Operacja Baksis, a o szczegółach Jan Korab. W kalendarzu mamy jeszcze co prawda jesień, ale mam wrażenie, że już od dobrych paru dni to tak zima na całego. No, pierwszy dzień grudnia za nami, więc to już mobilizuje, żeby przygotować się do spotkania z Mikołajem chociażby. A jak on ma przyjechać na rolkach, to nie wyobrażam sobie tego z jego wagą. A były takie lata, słuchaj, że tak bardziej było jesiennie właśnie. Plus 8, plus 9, no, tak. A tu może do 6 grudnia dotrwamy z tym śniegiem. No właśnie, dotrwamy czy nie dotrwamy? To już pytanie do Moniki. Informacje od samego rana to ważne, aby śledzić to, co dzieje się w Polsce, w Europie i na świecie. Jak najbardziej. A teraz, drodzy Państwo, no zajmiemy się tematem, można powiedzieć, świątecznym, dlatego że Wigilia już niebawem, a już po raz 8 będzie organizowana taka fantastyczna inicjatywa Wigilia Bez Granic 2023. No i w studiu goście Małgorzata Jaroszek. Więcej informacji znajdą Państwo także na naszym portalu, a także w aplikacji mobilnej. Widzimy się o 7:30. Pewnie, że się widzimy. Dzięki, Mateuszu. Do zobaczenia. A teraz, drodzy Państwo, na tapet weźmiemy temat finansowy, który dotyczy rencistów i emerytów, dlatego że od wczoraj zostały wprowadzone pewne zmiany. I na temat tych zmian teraz z naszym gościem porozmawiamy w studiu Wojciech Ścipa. Mamy sporo, a nie chcemy się pomylić. Tak. Wiele się zmienia. Ważne, aby wyczulić swoją wrażliwość. Ważne, aby od samego początku wiedzieć, jak będzie wyglądało to rozliczenie, zwłaszcza kiedy dorabiamy na emeryturze albo planujemy dorobić. To są informacje, które zawczasu są nam potrzebne, więc słuchamy. Dokładnie tak. My kolejne najbliższe serwisy informacyjne o 8:00 i 8:30. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Ja właśnie odebrałem SMS-a od mojego ortopedy, doktora Arka Madeja, który mówi, żebym tak nie tańczył, bo ma dziś wolne, a na dyżur nie dojedzie, jakby co. A widzisz, mówiłam, Adaś, ostrożnie. No dlatego już uwaga. Tak, no. Proste plecy. A jutro mamy program i jeszcze przecież program się nie skończył, trzeba także naprawdę trzeba oszczędzać. Ostrożnie. Z drugiej strony, no nie ma co się wychylać, jak faktycznie w tym wieku, to już mierzyć siły na zamiary. No dobrze, przechodzimy, drodzy Państwo, do tematu. W zeszłym tygodniu 15-letni Jakub Seman został mistrzem świata w szachach w kategorii do lat 16. No, pomimo ogromnego sukcesu nie miał zbyt wiele czasu na świętowanie, szybko musiał bowiem wrócić do szkolnej ławy. No i pomysłowość jego koleżanek i kolegów była duża, a także pracowników szkoły. Powrót ten nie należał do najtrudniejszych. Zresztą proszę zobaczyć.